Witajcie moi kochani w kolejnym odcinku serii Wykopki. Najlepsze jest to, że jest, słuchajcie, wieczór. Ja sobie chodzę po tym swoim przechodzonym polu. Jest monetka. I ta monetka, najlepsze jest to, spójrzcie, jest praktycznie na wierzchu. Kurczę, nie wziąłem okularów. Oj. Słuchajcie, pierwszy fant. Pierwsza moneta. I jest sreberko. Jest sreberko. Co to, czekajcie. Ja patrzę na telefonie. 10 kopiejek. Ja pitole. Pierwszy fan, no bo to pole już jest naprawdę ostro przechodzone. Poszedłem w jedną stronę. Teraz można powiedzieć, że wracam od strony lasu. I dopiero wyskoczyło mi coś fajnego. I jest to 10 kopiejek. Jest sreberko, kochani. Jest srebereczko. Już wam pokazuję, na ile takie 10 srebrnych kopiejek bije. Jest wieczór, tak więc na pewno zobaczycie na wyświetlaczu. ...46-47 sygnał. Jest. Niech zbliży. Tak, piękne sreberko. Ale się cieszę, tak więc zapraszam serdecznie do oglądania. I zaraz, dosłownie zaraz obok silver coina, czyli 10 kopiejek, perelek. Pozdrawiam serdecznie, 65. Dobrze mówię? Dobrze mówię. Nie mam okularów, więc korzystam z telefonu. I już wam pokazuję, jak taki perelek bije na Atreksie. Pięknie, co? Ruszam dalej. No tak jak wam mówiłem wcześniej, jest już wieczór. Sądząc po moich wirtualnych okularach, jest to Boratini. Mi się wydaje. Chyba tak, Boratix. Cieniutki, co prawda. Ale jednak Boratix. Już wam pokazuję, jak to bije. Akurat wieczorna pora jest dobra, aby pokazywać to na wyświetlaczu Atreksa. No, na boratynkę typowo. Super. Jest kolejna monetka. No, kawał już przeszedłem. Jest godzina 18, tak więc według kalendarza słońce już zaszło. Dobrze, że są latarki w telefonach. Sygnał był nie jak na boratynkę, trochę wyższy. Cóż mnie to mamy? Ci, co ja na razie nie widzę. Coś jest, lecz nie wiadomo co. Kurczę, nie wiem. Będę musiał na spokojnie sobie w domu zobaczyć. Ale pokażę wam, na ile to biło. Myk. Jak widzicie, sygnał nieboratynkowy. Taki podchodzący pod 50. No ciekawe. Może w domu uda mi się ją rozszyfrować. A więc kochani, zmieniłem miejsce. Mamy już kolejny dzień. Jak widzicie, miejsce też się fajnie zapowiada i jest fajne. Jedną ciekawostkę chciałem wam powiedzieć.
Za namową kolegi zmieniłem sobie takie jedno małe ustawionko. Mianowicie wcześniej chodziłem na minus 90, plus 90, 12 kHz i to ustawienie nazywało się 6. Zmieniłem ustawienie to na 12. Co mi to dało? Dało mi to dużo, ponieważ przykładowo szrapnel na ustawieniu 6 bił mi na 33, na ustawieniu 12 bije mi 46-47. Co to daje? No daje to o taką możliwość, że cieniutkie sreberko, malutkie złotko będzie wtedy bardziej widoczne na wyświetlaczu i sygnał dźwiękowy będzie troszeczkę lepszy. To taka ciekawostka. A teraz wracam do Fantu. A Fantem jest Boratynka w nawet ładnym stanie. Koronna jest z orełkiem. Już Wam pokażę, jak to bije na zmienionych ustawieniach. Na poprzednich ustawieniach Boratynki biły między 35 a 40, a teraz troszeczkę się podwyższyły i biją na 49-50. No, taka ciekawostka. Tak więc, Łukaszu, serdecznie Ci dziękuję za tą fajną i jakże przydatną radę. Śmieję się już, kochani, i przepraszam za wiatr, ale czy widzieliście kiedyś taką wpinkę? Halt! Ale zobaczcie, jaki stan. Naprawdę elegancki i z tyłu jeszcze jest zapięcie. No ale to mnie rozwaliło. Halt. Jak wiecie, co to za wpinka, to dajcie znać w komentarzach. Halt. No i co, moi kochani? Petarda. Tak jest, petarda. Petarda roku. No, powiedzmy, że tak. Denarek rzymski. Rzymski denarek. Chyba go tutaj siekłem delikatnie łopatą. Ale to nic. Srebrny denarek, kochani. Rzymek. Pierwszy rzymek w tym roku. Pierwszy rzymek. Ja sobie obejdę to miejsce dokładnie. Bo ja kiedyś też tutaj rzymka znalazłem. I co, kochani? Petarda. Petarda. Na pewno chcielibyście wiedzieć, jak bije rzymski denar. Już Wam mówię. Wyraźny sygnał 63-64 przebija. Bardzo wyraźny sygnał. No i co, niedaleko rzymka. Bardzo ładna Boratynka. Ja muszę zakładać okulary. Też koronna. Ja pitole. Czekajcie, zaraz się włączę. Dobra, teraz Wam pokażę. O! No skupiaj, co się z tobą dzieje? Ładna koronna. Dokładnie teraz widać. Wszystko leci. To po tym denarze. O, no w końcu elegancko pokazałem. No i kolejna, ale nie, chyba tym razem to nie jest Boratynka. To jest chyba Zygmunt August. Niewyraźne strasznie. Ale chyba tak. No i to wszystko tutaj w tych okolicach tego denara.
Ładny sygnał 78-79. Ja sobie tak troszeczkę to czyszczę, popatrzę. I tak, 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 tak. Ma dwie kopiejki. A nie, jedna kopiejka. Jedna kopiejeczka. No i fajnie. No z góry, kochani, przepraszam za wiatr. I tak przy okazji, to dajcie znać w komentarzach, czy warto robić podkład muzyczny pod filmy, czy ma być to takie naturalne, jak jest. A tu widzicie kolejna buratynka koronna. Sygnał był 47. I już. Sygnał 75. Ja się osłoniłem tutaj od tego wiaterku. Założyłem okulary i już sprawdzam, co to tutaj jest. Jeden grosz. Jeden grosik. Jeden grosz. 1814 rok. Fajnie. Bardzo fajnie. Druga strona, no. Już wam pokazuję, jak to było, bo to było mniej więcej, wiecie co, wsadzone, o, w ten sposób, tak na sztort. I mam nadzieję, że uda mi się zademonstrować, jeżeli moneta jest tak wbita na sztort w ziemię, jak to chodzi. 76, sygnał równiutki. Sygnał wtedy jest mniej więcej taki, jak słyszycie. No cóż, kolejny Boratix. Ja pierdzielę, bez okularów to naprawdę ciężko cokolwiek zobaczyć. Tak, Boratynka. Sygnał był 75 i piękna kopiejeczka. 1880. Spójrzcie, kochani, na ten rancik. Ja już wam pokazuję, na ile mi to biło. Równe 70. I teraz odsłonięci od wiatru spróbujemy wyciągnąć tego jego mościa. PRL 49, duże 5 groszy. No cóż. No dobrze, kochani, podsumowanie już sobie zrobimy poza polem, bo tam jest taki wiatr, że nic nie słychać. A więc co my tu mamy? Tutaj jakiś taki kawałek badziewia, nie pokazywałem wam. 3 PRL-e, chyba jedno też wam nie pokazywałem. Odznaka HALT, odznaka za pomoc zimową. Znaczy odznaka, bo na zasadzie nagrody. Wrzuciłeś coś do puchy, to dostawałeś taki znaczek. No pierdołka, nie mam pojęcia, co to jest. Takie jakieś amelinium malutkie. No myślałem, że to będzie, jakiś tam siekaniec, ale nie, to jest jakiś tam badziew. Posypało boratynkami, jak widzicie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem boratynek. Niektóre nawet w ładnym stanie. Większość widzę koronna.
trzy plomby, które was też nie pokazywałem, i to są w sumie dwie z nich, to są przynajmniej plomby PKP. Ta trzecia, nie wiem, środkowa, nie jestem w stanie rozszyfrować. No tutaj ten jeden grosik z 1814 roku, dwa razy po kopiejce. Jeden to jest 1880, a drugi 1909. No i oczywiście fanty tego odcinka, naprawdę grube. Jeden z nich, no to można powiedzieć, że fant roku. Zacznijmy jednakże od 10 kopiejek. W bardzo ładnym stanie. Sreberko. No i fant roku, można powiedzieć, rzymski denarek. Ale manuchal. Druga strona jest jaka jest. Ja tego nie będę czyścił, nie mam nawet zamiaru. Jest to fant roku. No dobrze, moi kochani, odcinek był naprawdę gruby. Monet nasypało, nie tylko. Bardzo wam dziękuję za to, że byliście do końca. Serdecznie wszystkich pozdrawiam. No i co? I zobaczymy się w kolejnym odcinku, tak więc trzymajcie się.